Podobno wciąż tu ładu nie ma. Czemu nie ma? A kto to wie? Przyszedłby może ze mną, bo ja różne rzeczy w worku noszę. I wiele wiem. Ale któż do worka zajrzeć raczy? Powiem zatem może baśń? Taką starą, babską klechdę. Państwo Polan pozostało bez głowy. Próżno brać kmiecia starała się wybrać nowego knezia. Zgody nie było. Każda kmiecia rodzina swego na spustoszonym grodzie widziała. Tylko Piast wolał barcie podpatrywać. Możniejsi niechaj stanowią. Ja mu ubogi człowiek i przodować nie chcę, bo się na siłach nie czuję. Szczególnie Myszko widział się panem na kneziowym grodzie. Ale nie wszyscy za nim i z nim trzymali. Choć to czysta kmieca krew nasza, ano za łeby by nas wziął pewnie jak tamten, któregośmy się pozbyli. A i Doman, i Ludek Wiszów syn nie byli obojętni dla władzy. Wiec za wiecem zwoływano, ale zgody nie było. Od słowa do słowa rody się z sobą ujadać zaczęły. Wystąpiły nienawiści odwieczne, zemsty pozapominane, urazy stare. Powstało zamieszanie, a niektórzy już i pięści nastawiali. Jeżeli im kniażyć, to ci my potrafimy. I tak rozpraszali się raz za razem. Nie radzi z siebie, nie radzi z drugich. Gniewni, nachmurzeni, niecierpliwi. Zgody nie było. Pewnego dnia Wizun wreszcie oznajmił. Słuchajcie! Prawdę wam przynoszę. Umyślnie odbył pielgrzymkę do miejsc świętych, pytając, co czynić, abyśmy się od biedy uratowali. Spotkałem trzech bogów. Kontyna rzekł: wybierzcie pokornego. Światowit mi rzekł: wybierzcie małego. Trygłów zaś kazał powiedzieć: wybierajcie ubogiego, gdy inaczej nie może być, choć nasze ziemie i miry niech zgodne będą, a niech wybiorą, jako rzekły wyrocznie, pokornego, małego, ubogiego. Zgody jednak dalej nie było. Po miesiącu stało się to, co stać musiało. Klodwik, ojciec Brunhildy oraz jej synowie Pepełek i Leszek nadciągnęli z armią saską pomścić matkę swoją. Nastał czas wojny. Doman, dziecko moje! Wizun wyciągnął Domana na brzeg, ten oczy otworzył tylko, mówić nie mógł. Dużo ludu zginęło. Wszyscy. Spalone chaty? W popiele wszystko. W popiele. Kruką biesiada. Ludziom żałoba i łzy. Dnia następnego w południe ciężkim westchnieniem zbudził się Doman. Chciał podnieść się. Nie mógł, nie wiedział, gdzie był. Snem gorączkowym ciągle usypiał. Budził się z krzykiem i drzemał znowu. Trzeciego dnia siedzieć już mógł i był spokojniejszy. Wieczorem przyszła Dziwa. Wy żyjecie, panie. Czuję, jakbym ducha widziała. Możecie zabić mnie zaraz tu, tak jak ja chciałam was niegdyś zabić. Bronić się nie będę. Porwać się dać i żyć z wami nie mogłam. Dawno w dzieciństwie ślubowałam bogom i duchom. Dziwo, cóż ci po życiu bez ludzi? U mnie znalazłabyś inne, dom swój,
rodzinę, obronę i wszystkiego dostatek. Ała. Któż by wam bronił z duchami rozmawiać? Duchy są zazdrosne jak ludzie. Duchom, a ludziom razem służyć nie można. Wianek mój do nich należy. Jeżeli zemsty chcecie za krew waszą, weźmijcie miecz i zabijcie mnie. Dziwo! Gdzieżbym ja was chciał zabijać? Prędzej drugi raz ważyłbym się was porwać, choćby i z chramu. Dał pokaleczyć, bylebym pochwycił. Dziwo, ja do żadnej innej nie mam serca. Nie może to być. Nie może. Zabijcie mnie lepiej. Dziewka się ciebie boi, a ty niepoczciwy znowu patrzysz na nią. Ach, zapomniałbym może, gdyby mnie tu ta nieszczęsna woda nie przyniosła. Za dni parę, jak wyzdrowieć bogowie dadzą i sił nabiorę, powrócę do domu. Sił nabierz, a potem na koni i Niemcom dać naukę. My dziś pszczoły w ulu bez macierzy. Nie ma komu prowadzić, zginiem, gdy tak potrwa dłużej. Niemcy zaś wdzierali się bez ustanku od północy. Zaledwie odpędzono jedną gromadę, wpadała druga. Każda z nich coraz głębiej sięgała i niszczyła. Niebezpieczeństwo ludzi gnało w lasy, głód z nich wyganiał. Spasione i stratowane pola stały odłogiem. Starszyzna radziła, swarzyła i z niczym precz jechała. Knezia sobie wybrać nie umieli. Jednego wieczora, gdy się na popielim grodzisku znowu wiec kończył narzekaniem daremnym, przypomniano sobie o radzie Wizuna. Wybierzcie pokornego, małego i ubogiego. Kto to mógłby być? Myśleli kmiecie. Wtem szemranie powstało. Piastun, toć on ci pokorny, mały i ubogi. Gromada jęła naradzać się po cichu i raptem wprost niektórzy na koń siadłszy do chaty Piastuna pojechali. Pieście! Pana dotąd nie mamy! Swobody aż nadto! A wy, barci waszych patrząc, z nami nawet na radę iść nie chcecie? Jam człek mały i ubogi. Słowa te z jego ust posłyszawszy, ci, co Wizuna wyrocznie słyszeli, spojrzeli po sobie, jak gdyby dola sama przez usta jego przemówiła. Jutro wiecu dzień, ostatni. Nie może to być, ażebyście wy nie poszli z nami. Przybyliśmy tu, po was, nowy kneziu nasz. Musicie iść, wołają was wszyscy. Jam Bartnik, człowiek prosty i ubogi, nie czyńcie szyderstwa ze mnie. Jesteśmy po was posłani. Wszystek zbór czeka na was. My bez was stąd nie pójdziemy. Skoro taka bogów wola, pójdę z wami. Piastun! 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 Rozkazuj i rządź. Czuwaj nad nami. Jakieś nad pszczołami swymi miał pieczę. Jakoście mnie wybrali, tak pomóc mi winniście. Kilka dni później Ludek złapał w lesie rudowłosego Chęga. Skrępowanego przyprowadził przed oblicze Piasta. O! Piaście! O! Ha, ha, ha. Ten ci to jest, który tu Niemców pewnie prowadził, wypatrzywszy w przódy drogi. Znam go ja! Chęgo się zowie! Na gałąź z nim! Żonę, z waszego chodu i mowy miałem... Ludziom służę, wojny się lękam. Zlitujcie się, panie. Łże wraży syn, więcej wie niż się przyznaje. Gadaj, co wiesz, inaczej świtu nie ujrzysz. Zlitujcie się, panie.
Wiem tylko, że dwóch chłopaków popiela dla pomszczenia matki wszystko są gotowi ważyć. Ale stary Klodwik, dziad ich nieprzędki dobytki, zgoda łatwo by się dała zrobić, gdyby się o nią postarano. Das ist alles, ja? To wszystko, co wiem. Wypuśćcie mnie, panie! Gdyby cię puszczono wolno, musielibyście swoim wyznać wszystko, a nas zdradzić. Możesz u mnie w chacie pozostać, tylko przysięgnij na Boga, iż uciekać nie będziesz. Hengo palce na krzyż złożywszy, klęknął i przysiągł, że się z zagrody nie ruszy. Doman tedy umyślił, że zdybie go podstępem, udając zdrajcę, aby ten zabrał go do obozu wroga na przeszpiegi. Zatrudnił go więc u siebie do kucia mieczy i tak z dnia na dzień zaczęli ze sobą rozmawiać. Gadaj no, Hengo. Jak tam właściwie jest u was? Bei uns ja świat jest inny u nas. Takim ludziom jak miłość wasza tam by żyć, tu ciężkie życie bardzo. Niczego dostać, nic zobaczyć. Ino ziemia, woda i lasy. Tam bei uns ja wojownik panem. Królewskie, cesarskie dwory od złota, srebra i drogich kamieni świecą. Domy z muru, z ciosu. Wspaniałe i rozkoszne. Praw no, praw. Ciekawym słuchać. Bei uns ja ludzie, tak jak zwierzęta rozpierzchłe, po lasach nie chodzą. Kamienice budują wielkie i w środku jasne. Niewiasta, gdy się ustroi, 10 razy piękniejszą jeszcze wydaje się. Gdybyście zobaczyli miasta nasze, z podziwu byście krzyknęli. Rycerze chodzą zbrojni, obwieszeni łańcuchami. Noszą żelazne zbroje i tarcze malowane. Byłoby to i hier, ja, upulan pewnie. Ale wy tego sami nie chcecie. Mieliście knieziów, którzy byliby ten sam porządek i tu zaprowadzili. Ano ich precz wyrzuciliście i wybraliście knieziem prostego kmiecia. Kmieć kmieciowi równy. Mogli jego wybrać, mogli i mnie. A wieców żadnych nie byłoby, a? I posłuszeństwo, i ład wyborny. Ja widzieć się pan ze starym Klodwigiem winien wziąć naszą stronę i drugich namawiać, za co by się potem tobie wielkie ziemi obszary dostały, osypy z nich i daniny. A jakże się to dobić do niego? Wissen Sie, sposoby znaleźlibyśmy. Kilka dni później pojechali obydwaj w tajemnicy wielkiej do obozu niemieckiego, by z Klodwigiem Starym, ojcem nieżywej Brunhildy, warunki zdrady omówić. Doman nigdy wcześniej bogactw takich na własne oczy nie widział. Zmieszany obiecał ludzi swoich przekonać, że w trakcie niemieckiego ataku napaść na armię Piasta od tyłu uczynią. Za zdradę przyrzeczono mu władzę, namiestnictwo i skarby znaczne. Nazajutrz rano bardzo, z nikim się już nie widząc i nie żegnając nikogo, Hengo i Doman ruszyli nazad ku lasom. Gdy nocą stanęli na nocleg,
Doman milcząc przystąpił do Niemca i nim się ten spostrzegł, zarzucił mu postronek pod pachy i nad ogniem zawiesił, skrępowanego tak silnie, iż się wywinąć nie mógł. No, to teraz giń, gadzie, któryś o mało mnie samego nie popsuł. Potem patrzał długo, jak Henko żywcem się palił. Wszystkie siły ławą wielką sunęły ku granicom. Serca nabrała starszyzna i wielkiej do boju ochoty. Nieopodal jeziora Lednica w dolinie postanowiono zatrzymać się do jutra, by czekać na nieprzyjaciela. Nie było jeszcze południa, dzień jesienny, ni skwarny, ani zimny. Po chłodnej nadchodził nocy, gdy stojący na wzgórzu postrzegli u skraju lasów poruszające się gromady, które naprzeciw nich występowały z puszczy. Byli to synowie Popiela i ich siły. Polanie nie ruszyli się nawet z miejsc swoich. Na tej więc dolinie nad Lednicą do stanowczej rozprawy przyjść miało. Zrazu w cichości stojący Niemcy, wnet ubezpieczeni przewagą, w którą ufni byli, dali hasło do okrzyków, które bitwę poprzedzając służą do strwożenia przeciwnika. Dziki wrzask rozniósł się ponad szeregami. Polanie cicho stali jeszcze, gdy obok piastuna stojący Wizun z dzidą okowaną w ręku w te słowa zawołał. Pytałem losów przez ogień, przez wodę, przez ptasi lot, przez wosk lany i dym świętego ogniska. Odpowiedziały mi, że wroga zguba czeka. Spojrzyjcie, spojrzyjcie! Oto nad głowami waszymi ptak się unosi, jak gołąb biały. A tam, pod lasem, gęste kruków widać stada. Łado, kolado, idźcie na nich! Łado, na nich! Z obu stron rozjuszenie wzrosło do szału. Pierwsze młoty głucho po tarczach zadźwięczały. Ci, co stali w pierwszych szeregach, zwarli się i zmieszali wnet w jedną gąszcz ludzką, w których wrogów od swoich rozeznać nie było podobna. Z tych przodowników wkrótce powstał tylko wał dogorywających i trupów, który dalszym drogę hamował. Na ziemi leżący jeszcze dusili się i mordowali, gdy już drudzy, depcząc ich i biegnąc po nich, nową rozpoczynali walkę. Spośrodka tej gromady Klodwiga konającego porwali na ręce towarzysze. Ustami lała mu się krew. Niemcy zdali się przerażeni. Ich buta i wściekłość wnet jakoś ostygać zaczęły. Bili się, ale zarazem cofali, gdy gromady Polan następowały i parły silnie, a z obu boków, zająwszy wzgórza, ściskały ich coraz ciaśniej. W samym środku pobojowiska najzajadlejsza toczyła się walka. Tu zwarli się ludzie, którym nie szło o zwycięstwo, ale tylko o to, by się nasycić mogli i namordować. Słońce się już dawno ku zachodowi chyliło, wrzawa i bój trwał jeszcze, ale sasów niedobitki już tylko cofały się coraz żywiej, coraz widoczniej chcąc uciekać na lasy. Niewolnika brać wcale nie chciano. Poczęła się więc dzika rzeź rozpaczliwie broniących się ludzi, którym czaszki trzaskały młoty, a oszczepy piersi. Ostatnie brzaski wieczora przerażający obraz oświecały. Pola zasłane pobitymi, których śmierć chwyciła w różnych walki wysiłkach. Nie śpieszno grzebać, aby i ptakom niespokojnie unoszącym się górą dać się napaść do syta.
Hej, tu na trupy patrzeć niezdrowo. Wizun już na ostrów powrócił, dzidę we krwi zmaczawszy. Zawieziemy się do niego na ostrów. Mnie tam tak uratowano życie. Ja cię powiozę i wiosłami robić będę. Ja bym do Manraty jechał, ale mnie serce zaboli widzieć tam siostrę rodzoną do ognia przykutą. A, raniła ona mnie i krew moją przelała. Ale gdym potem ranny przypłynął, ratowała mnie i pielęgnowała. Pojedziesz, ona ci rany lepiej opatrzy i świętą wodą zaleje. Wzięto go na ręce i do czółna niesiono. Noc była jasna, gdy czółen zaczął się zbliżać do brzegu. Czekała nań ciekawa gromada, a wśród niej dziwa, patrząca w dal, jakby się kogoś spodziewała. Ludek, bracie! Nic mu nie będzie. Wizunie, pobiliśmy ich! Dobrzeście nam wywróżyli! A ty, gdzie mu ten raz oddałeś? Leży on tam w polu i krucy się nim cieszą. Nieście go do źródła świętego. Woda go sama uleczy, gdy ten, co ranił, nie żyje. Dziwa! Co ludzie powiedzą, gdy nas tu zobaczą? A co by było, gdybym ja was z lednicy zabrał do mojej świetlicy? Noża bym nie miał u pasa. Czym byście się wybronili? Nie może być. Nie możecie wy tego. A jakby się stało? Nie! Nie pójdzie po dobrej woli, ale mi nie będzie krzywą. Żyć bez niej mi trudno. Stanie się, co się stanie. Muszę ją mieć. Krwią ją moją zapłacił. Po czym siadł do czółna i popłynął na powrót w milczeniu. Orszak okazały na drodze od lasu się ukazał. Środkiem jechali Leszek i Pepełek, dwaj bracia, odziani skromnie i bez oznak kneziowskich. Nieśli stanicę swoją z potworą smoczą nad głowami. Piast wdział siermięgę starą, miecz tylko przepasawszy do boku. A że do rady kołem zasiadać było potrzeba, kazał dla siebie na pamięć, że bartnikiem był, ul postawić wywrócony na siedzenie. Z obu stron nieufnie, długo niechętnymi mierzono się oczyma. Oto jesteśmy, rzekł Leszek. Przychodzimy z mirem i zgodą. My pokój niesiemy. Pokój uczyńmy i poprzysiężmy sobie na ogień święty, na kamień w wodę. Dajcie powrócić popiela synom i siedzieć na swej ziemi i nam też wszystkim, co do ich rodu należym. Mir dajcie. Na to piast odrzekł, odganiając pszczoły. Idźmy więc do jeziora świętego. Niech każdy z nas weźmie kamyk na znak przysięgi i rzuci go wobec bogów na dno wody, mówiąc, jak zwykli byli ojcowie nasi. Jak kamień w wodę niech przepadną w niepamięć waśni i nieprzyjaźnie nasze. Jak kamień w wodę. Jak kamień w wodę! Ruszyli więc pochodem uroczystym nad brzeg jeziora, niosąc wszyscy kamyki w rękach. A przyszedłszy nad wodę, gdy kneś pierwszy kamieniem rzucił, cisnęli je wszyscy z okrzykiem wielkim i radosnym, którym się rozległa okolica. Kneźno! Wtem dwa ptaki białe okazały się wysoko, lecąc nad głową knezia bartnika. Nastały czasy pokoju. Doman myślał, co ma począć, aby dziwę albo z serca zbyć, albo ją znowu porwać i uwieść, a w domu panią uczynić. Ludek powoli do zdrowia i sił przychodził, zajrzeć więc do niego miał powód druh i nikt tym odwiedzinom dziwić się nie mógł. Doman udał się więc na lednicę. Już mrok padać zaczynał,
gdy z dala postrzegł dziwę idącą nad brzegiem jeziora. Poznawszy go, chciała zrazu dziwa przyspieszyć kroku, aby się z nim sam na sam nie spotykać, ale chłopak tak zręcznie zaszedł jej drogę, że mu się wymknąć nie mogła. Wolała tedy stanąć, aby mu nie okazać, że się go lękała. On zbliżył się ku niej, zaczęła się więc cofać ku brzegowi. Strach ją ogarniać zaczynał, oglądała się, czy kto nie nadejdzie i którędy by od niego uciec mogła. Dokoła jakoś pusto było i w chwili, gdy dziwa, uniósłszy nieco fartuch, puścić się miała uciekać, Doman przyskoczył, porwał ją w pół, podniósł od ziemi, a choć krzyknęła, wołając ratunku, biegł z nią wprost do czółna swego. Dziwa, oczy zakrywszy, płakała, ale się nie wyrywała Domanowi. Upadła na dno łodzi, osłaniając twarz ze wstydu. Nocą już Doman dowiózł narzeczoną do lądu. Płakała ciągle, milczała, ale się nie opierała temu, co za dole i przeznaczenie swe uważała. Kilka dni później odbyło się wesele, a potem żyli długo i szczęśliwie. W każdym razie tak przecie każda stara baśń się kończyć winna, prawda? Ale co starej babie do tego?